Mario z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach zielona osada, czyli nasze simowe wyzwanie. I jak zawsze na początku trochę pogadam, dlatego że tak jak już uprzedzałam i przypuszczałam, że będziemy wprowadzać w czasie trwania wyzwania jakieś zasady, no bo to tak jest, że wy coś fajnego napiszecie, mnie czasami coś tam gdzieś kopnie, jakiś pomysł mi wpadnie do głowy, dlatego no. Nowości, które będziemy wprowadzać. Pierwszą rzeczą jest to, że już jakiś czas rozkminiałam, jak tutaj wprowadzić zalążek medycyny do tego wyzwania. I właśnie Aleksandra Sim napisała mi, że fajnym pomysłem byłoby, gdyby od 6 poziomu zielarstwa właśnie wprowadzić medycynę tutaj. I to jest genialny pomysł, szczególnie, że ja ostatnio czytam dość trochę o średniowieczu, dlatego że wiecie, nie ma lipy, ja tutaj czytam, żeby tutaj się wszystko, że tak brzydko powiem, kupy trzymało w tym wyzwaniu. I czytałam właśnie o medycynie w średniowieczu. I głównie właśnie opierała się ona na ziołach. I to jest właśnie genialny plan, żeby 6 poziom zielarstwa wprowadzał nam tutaj medycynę. I ja z tej okazji, kiedy już nasza Simka osiągnie 6 poziom zielarstwa, wybuduję po prostu chatkę uzdrowiciela. I to nam wprowadzi możliwość leczenia naszych simów lekami. Nie znosi to tego, żeby simowie mogli rodzić w szpitalu, to nie. Ale jeśli zachorują, to po prostu możemy ich wyleczyć lekami. I to jest jedyne, co właśnie tam ta chatka uzdrowiciela wprowadzi. I bardzo się cieszę, że to właśnie ta zasada została wprowadzona. I też właśnie tutaj widz Onikułata126p napisał, żeby wyciszyć telefon. I to jest właśnie super sprawa i za chwilę to właśnie zrobię. I Paulina J. napisała mi już jakiś czas temu, że właśnie istnieje opcja usunięcia simów, tych takich wędrownych. I ja zrobiłam to, że usunęłam te znane rodziny wszystkie, te ćwirów, landgrabów i tak dalej. Te wszystkie rodziny usunęłam i one nam się tutaj po naszym wyzwaniu pamiętać nie będą. I jeszcze co wymyśliłam, to oczywistym jest chyba, że... Znaczy, nie oczywistym tak do końca, bo ja planowałam, żeby można było robić zdjęcia, ale żeby one były czarno-białe. Ale ostatnio właśnie wymyśliłam, żeby jednak nie było tych zdjęć, tylko po prostu tutaj będziemy malować portrety simów i one będą tak jakby, powiedzmy, naszymi zdjęciami. To też w przyszłości będziemy właśnie wprowadzać. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest w sumie wtopą, no ale co poradzić. Będziemy za chwilę właśnie zmieniać naszą aspirację Richarda, dlatego że tutaj właśnie wam pokażę. Coś mi tu nie grało ostatnio, właśnie jak grałam. I tutaj jest właśnie, widzicie, zbierz plon z 10 niezidentyfikowanych roślin. I sobie tutaj właśnie kliknęłam, co jest tu. Że tutaj w dalszych etapach jest 4 poziom umiejętności zielarstwa, albo właśnie mikstury ziołowe. I to mi nie pasuje, dlatego że zielarstwem miała zajmować się Wiktoria. Od samego początku takie było moje założenie i nie Richard. I tutaj właśnie niezależny botanik odpada, dlatego że to ma Wiktoria. Wybitnego wędkarza nie chcę dawać, dlatego że to mam w serii z Mają. Kustosz też mi nie bardzo pasuje, dlatego że... Tu, wyślij 5 obiektów do Rady Geologicznej. To mi nie pasuje, dlatego że no jak będziemy wysyłać do Rady Geologicznej? No nie, nie, nie. Dlatego nasz Richard będzie miał aspirację... Gdzie to jest? Tu. Kreatywność i będzie malarzem. Zrobiłam tak dlatego, że we wszystkich seriach, które oglądałam i w sumie we wszystkich grach, które ja prowadziłam, zawsze obrazami zajmowały się kobiety. I tutaj stwierdziłam, że dlaczego nie, że Richard przecież też może być fajnym malarzem. I na razie on będzie miał aspirację, żeby być wybitnym malarzem. Pamiętajcie, że zawsze możemy potem zmieniać te aspiracje, w sensie jak ukończą, no to możemy im wybrać kolejną. Nie wiem, czy tak będę robiła i od razu tutaj zaznaczam. Ale chcę też, żeby te aspiracje były takie, żeby oni byli w stanie je ukończyć, dlatego że jak pamiętacie, tam w jednej z zasad jest, żeby i Wiktoria, i Richard osiągnęli właśnie swoją aspirację, żeby móc wprowadzić nowy budynek do miasta, dlatego te aspiracje muszą być takie, żebym ja dała radę je skończyć w miarę szybko, no bo potem to się właśnie zrobi problem. Dlatego klikamy mu, żeby był wybitnym malarzem. I tak na razie zostaje. Dobra, klikamy. Okej, i mamy to już zmienione. I tutaj właśnie wyłączyć dźwięk w telefonie.
I ona też ma wyłączony? Tak. No i super. No i przechodzimy tutaj. Jak widzicie, oni sobie tu śpią. Myślę, że to będzie nasz ostatni dzień w granitowych kaskadach. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć wszystko, co chcę. I jak widzicie, przewędrowaliśmy sobie tutaj do tego lasu w granitowych kaskadach. Dlatego, że chcę tutaj zobaczyć, co tutaj mamy za roślinki, żeby uzbierać ich jak najwięcej. Oni sobie jak na razie tutaj drzemią i niech sobie śpią chwilowo, bo jak widzicie są padnięci, no ale ja chcę ich wykorzystać do maksimum, zanim pójdziemy w dalszą drogę. Dlatego oni sobie tutaj chrapią. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że zmieniłam tą aspirację, no ale... ja nie korzystam ze wszystkich aspiracji w Simsach, to znaczy jak ja gram, to ja najczęściej gram... A ty kto to? Nie chcecie tu. To ja najczęściej gram kilka aspiracji, w sensie najczęściej wybieram albo właśnie ogrodnictwo, albo wędkarstwo, bo to są rzeczy, które najbardziej lubię robić w Simach. I nie wiedziałam, że ta aspiracja ma takie właśnie dalsze kroki, nie spojrzałam do tego, no ale dobra, będzie malarzem i też będzie fajnie. Aha, no i też wczoraj właśnie wczoraj? Nie, przedwczoraj to było. Wspominałam wam, że nie mam ubrań dla Simów, dla mężczyzn. Ale już to jest troszeczkę nieaktualne, bo właśnie posiedziałam sobie i znalazłam naprawdę super fajne ciuchy w stylu właśnie takim, jakim szukałam. Dlatego to już jest nieaktualne i naprawdę już mam fajne rzeczy pobrane. Co mi tam się łap owady? Victoria, ty masz spać, a nie myśleć tutaj przez sen. Dobra, wiesz co? Wstawaj, kobieto. Ty też. I teraz stop, bo muszę wam wydzielić zadania. Richard, czy jest tu gdzieś coś do łowienia ryb? Powiedz ty mi. Tu coś jest. To idź, wędkuj. Jak zawsze. A my z Wiktorią tu się powłóczymy po krzakach. Pozbieramy, co nam tam potrzeba. Chodźmy do niej, żeby było po drodze w miarę. Dobra, Richard, idź już. A my tu zbieraj. Łap owady. Zbieraj. O, coś tam biegło. O, pasikoniki. Jak super. A tu co mamy? Tak, ja wiem, że tutaj da się przejść, ale nie chcę tego robić tym razem. O, tu coś jest. Tu coś jeszcze mamy. Tutaj. Tutaj. Richard, łowisz? Tak. Okej. Jej, Richard złowił łososia. Super, będzie jedzenie. I Wiktoria złapała robaczki. Ona już tu ma pełną kolejkę działań, ale ja chcę, żeby ona zebrała tyle, ile się da. Trzy komary. To jest szałwia. Okej. No, Richard, jak ci idzie na rybach? Tu widzę, masz kogoś... A, ty go nie lubisz, nie? No, pokłócili się. Ostatnio. Okej, czwarty poziom. Super. Oj, Wiktoria się tak powoli włóczy tutaj, no ale no musisz. Dobrze zebrane? Dziwne. No dobra, ona sobie tu da radę. No, wyjmuj tą rybę. O, ja cię! Jaka kłoda. A właśnie, a propos kłody, to ja im jeszcze będę musiała kupić... kupić, co im będę musiała kupić? Ognisko! O, tak. Dobra. Sprzedamy to. O, Richard złowił znowu rybę, super. A Wiktoria tu coś ma. Denerwujące swędzenie, ognionisko, za okropne pieczenie. Dlaczego tu się wszystko skasowało, co? O, jeju, jeju.
Dasz radę, to jeszcze wykop. O, świetliki, łap. W strasznym stanie jest nasza Wiktoria. Richard jest troszeczkę lepszym. Oni mieli odpocząć, a ja ich tu męczę jeszcze bardziej. No ale no, zależy mi na tym. Zielarstwo ma na drugi... Aha, tutaj na im skoczyło granie w gry wideo, bo kiedyś mi przez przypadek wzięli telefon i od razu im skoczyło, no ale no trudno, no. Ignorujmy to. O, znowu ryba. Wykopała mapę skarbów, on złowił sandacza. I teraz złapiemy sobie jeszcze świetliki. Trochę już tego mamy, więc myślę, że na jakiś czas nam wystarczy. Okej, okay, Wiktoria złapała świetliki. I wiecie co? Wracamy już na kwaterę i widzimy się... No właśnie. Wracamy na kwaterę. I widzimy się tam, jak już tam dotrzemy. Okej, okay, jesteśmy. Nasza Wiktoria musi pilnie do toalety. Czyli tutaj. Richard, jak ty? Ty też. Okej. Okay. Richard już skorzystał. Wiesz co? Złap świetlika po drodze, bo mi trochę zależy, tak jak to cały czas powtarzam. I chodźcie sobie spać do waszego namiotu. Śpi. I ty za chwilę też śpi. Oni są brudni, no ale trudno. Oni nie pojechali na wakacje, tylko są w czasie wędrówki, więc... Więc no, wiadomo, że do najczystszych należeć nie będą. Tak, chodźcie sobie spać. Richard, chodź, chodź. No, oni śpią, to widzimy się, jak się wyśpią. Okej. Okay. Jak widzicie, no Richard już tu siedzi z rybką nad ogniskiem. W końcu trzeba coś zjeść. Wiktoria też już do niego dołączyła. Co ty znowu zrobiłaś z tą rybą? Aha, gryzą cię komary. Unoszą się różne zapaszki wokół tego ogniska, no ale zaraz im tam dam, żeby sobie gdzieś tam umyli ręce czy coś. Jeśli chodzi o prysznic, no to nie bardzo chcę, żeby na razie z niego korzystali. Oni też potrzebują rozrywki i rozmowy, dlatego zaraz coś im tam zapewnimy. Co ty chcesz? Żartować, dobrze. I objąć kogoś. Dobra, będzie okej. Okej, Wiktoria już je rybkę. Richard też. Jedzą na stojąco. Ale dobra, niech sobie jedzą. Chyba, że jak kliknę im, żeby usiedli, to usiądź. I ty też usiądź. A możecie usiąść obok siebie? Dobra. Siedzicie i możecie sobie porozmawiać w międzyczasie. Zabawne, ty chcesz żartować, to opowiedz śmieszną historię. Ale wam zazdroszczę tej rybki. Sama bym sobie zjadła. Okej, okay, będziesz się przesiadać, tak? Super. Krótko się to ognisko pali. Okej, okay. Zdobyte umiejętności komediowe. Kup zabawkę. A, pochwali wygląd. Co z tego, że jest brudna dla ciebie i tak jest zawsze piękna, nie? I co jeszcze możesz? Poflirtuj. Gdzie ty idziesz? Nie. Nie, nie, nie. A ty gdzie idziesz? Wy co najwyżej możecie umyć ręce gdzieś tu, to jest śmietnik, nie? Tak. Szperaj. Nie, nie będziesz grzebać po hasiokach. Chodź tu. Bo tu się nigdzie bliżej nie da. Chodź i umyj ręce. Ze dwa razy. I ty tak samo. Chodź tu. A cię sobie tutaj tak truchcikiem przybiegłeś? Poczekaj, ja cię tu muszę pilnować. Umyj ręce i umyj ręce, Wiktoria.
żebyście mi tu nie poszła nigdzie. Z higieną jest już troszeczkę lepiej, dlatego jak zawsze idziemy do roślinek. Tu są motylki. Tu też. Wiktoria ma kolejkę działań do zrobienia. Teraz tutaj się zajmiemy naszym Richardem. Tak, umyj się, człowieku. Umyj jeszcze raz ręce. I kupimy to ognisko, żeby potem od razu nie kupować z trybu kupowania, jak już będziemy tam na parceli, to tutaj kupimy. Kup zapasy. Gdzie ty się zgubiłeś? Aha, ty znowu się włóczysz. Ognisko. Ojej. Ledwo nam starczy. No dobrze. Ale kupujemy, póki możemy. Tak. To jest moja decyzja. Jesteśmy w tym momencie spłukani, ale trudno. W swoim wyposażeniu masz ognisko, tak? Dobrze. Co ty tu jeszcze masz? Tą bazylię i rybkę. Jesteś zmęczony i chcesz towarzystwa, ale no nic ci na to nie poradzę. Okej, okay, Wiktoria przyszła pierwsza, chociaż nie, Richard już się kula. To okej. Okay. Rozpal to ognisko, znowu dorzuć kłodę, żeby się paliło dość długo. I śpiewaj piosenki. Wiem, że jest dzień, ale co tam, oni potrzebują rozrywki. To jest super. Czuliście się w klimat? Bo ja bardzo. Troszkę fałszuję, ale to tam przy ognisku jest mało istotne. Dorzuć kłodę. Szkoda, że ona nie może nic ten... Zmęczyłeś się. To zdrzemnij się. Skoro się zmęczyłeś. Z tobą jest całkiem okej, nie? No nie możesz go objąć, bo jest zmęczony niestety. Tak, dorzucaj te kłody, dorzucaj, to w końcu to spłoniecie. Jestem ciekawa, jaką miksturę możesz następną przygotować. Przygotuj miksturę ziołową, to już było, nie? To teraz balsam. Brakuje ci pietruszki, mogłabyś zrobić krem dezodoryzujący. Dezodoryzujący, tak. Dobra, zrób balsam rozpraszania smutku. Zobaczymy, jak on działa. Masz, tak? Co? Samotna? No, zaraz nie będziesz samotna. Tylko chwilkę, ja chcę sprawdzić, jak to działa. Balsam rozpraszania smutku. Nałóż. Może ci będzie lepiej. Nie wiem. Ojej. I co? Nie byłaś smutna, nie? Więc nie zadziałało. Ale na samotną powinno zadziałać. Nie, no dobra, już wiemy co i jak. I nic tutaj się nie pojawiło, tak? Dobrze. Wiktoria... Też chcesz się zdrzemnąć? Nie, obudzimy twojego męża. Chodź tu, żona jest samotna.
Pochwal. No wstałbyś, nie? Obejmij. Pocałuj. Popraw humor. O, jakie to jest urocze. Ożywiona rozmowa. Entuzjazmuj się przyrodą, to pasuje bardzo. O przynęcie porozmawiaj. Kto tu nam się znowu wtrąca? Julia! Więc Richard idzie na ryby, bo nastała odpowiednia pora. A Victoria... Nie będziesz rozmawiała z żadną Izabelą. Chodź, pójdę cię ogarnąć. Tylko po drodze zbieraj. Weź jeszcze, wiem, że Richard miał to robić, ale ty więcej chodzisz, więc zbierz tą żabę, żebyśmy mogli ją sprzedać. Łap owady. Truskawka, weź te truskawki, bo będziesz mogła sobie je zjeść. No i potem skorzystaj z łazienki i umyj ręce. Dwa razy. O, co nam złapiesz? Żaba liściasta. Super. Jeden dzień, czyli w następnym odcinku już spotkamy się w naszej zielonej osadzie, czyli to jest ostatni odcinek z Granitowych Kaskad. Będziemy tęsknić za lasem, nie? O, rak. Richard złowił raka. O, pewny siebie. Pewny siebie, ale też zmęczony. Spróbuj jeszcze troszkę. Jaki brudas. Patrzcie tu. O, tak, super. Dobra. Umyj ręce. Trzy razy. Brudasku. I tak cię uwielbiam, nawet jak jesteś taka brudna i niezbyt ładnie pachniesz. Nie ma problemu. Richard złowił kolejną rybę. Damy je Wiktorii. Bo ona będzie się nimi zajmowała. Chociaż też jest bardzo zmęczona. No, już jest z higieną całkiem nieźle. Chodź, Richard. Śpi. Podejdź tutaj, Wiktoria. Oho! Ty musisz też siusiu. No ale zanim ty się tam dokulasz. Idź chociaż na chwilkę spać. Najwyżej za chwilę cię obudzę i pójdziesz siusiu wtedy. Jak ona zaklina wzrokiem ten ogień. Widzicie to? Bo tutaj w międzyczasie Richard poszedł spać, a Wiktoria rozpaliła ognisko. Żeby się trochę zrelaksować, popatrzeć z dziwnym spojrzeniem w płomienie. Żeby troszeczkę zabawa skoczyła. Nie wiem, kto ty. Czemu przychodzisz do mojego ogniska, pani Aniu? Czemu dorzucasz kłody do mojego ogniska? Dobrze, Wiktoria, ty tutaj masz jeszcze niezidentyfikowane owoce. Więc... co kliknęłam? Czekaj, nie. Spróbuj zidentyfikować. Zaraz pójdziesz spać. Aha, czemu masz zepsutą rybę w wyposażeniu? Aha. Nie masz pojęcia. Dobrze, a to? Też nie wiesz? Nie wiesz? Nieznany kwiat.
Wiesz? Trujący ogniolist, okej. Okay. Trujący, ale z tobą wszystko jest w porządku, mam nadzieję. Wiesz co? Spróbuj zjeść to. Wiem, że to jest zepsute, no ale... Chociaż to tak... O, obrzydliwe powiadasz. To tylko zjedź dwa gryzy. Już zjadłaś. I teraz będziesz miała mdłości. No trudno, no ale wiecie, jak się jest w dziczy, to... To nie bardzo jest to istotne, czy coś jest świeże, czy nie. Śpi. Dobra, wiem, to było obleśne, no musicie mi to wybaczyć. Czemu wszyscy tutaj przyjeżdżali do naszego ogniska? Ja tego nie rozumiem. Dobrze, Victoria śpi, a Richard, jak się masz? Miałam cię obudzić na siusiu. To chodź. Nasz Richard biegnie siusiu. Żwawym krokiem. Tak, nasz Richard biegnie siusiu żwawym krokiem, a ja myślę, że będę kończyć ten odcinek. No, kolejny odcinek wyszedł taki właśnie ze zbieractwem głównie, no ale po to tutaj jesteśmy. Jak widzicie, będzie ciekawie, dlatego że oni są w dość ciężkim stanie, a ja wcale nie zamierzam im na razie ułatwiać, dlatego że, no wiadomo, trzymamy się klimatu gry i epoki i wszystkiego. Dlatego zobaczymy. W przyszłym odcinku już powinniśmy się zobaczyć w naszej zielonej osadzie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli się Wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, że link do zasad i link do Instagrama macie w opisie. No i co? Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!